naturze. Rozmowy małe i duże. Cześć, jestem Maja. Witam, jestem Martynka. Cześć, jestem Karolinka. Ja siemanka, z tej strony Mati. Cześć, jestem Marysia. Dzień dobry, z tej strony Iga. Dzień dobry, witam Was serdecznie, a ja mam na imię Agnieszka. A propos czystego powietrza, to pamiętam, jak szłam z przystanku, zobaczyłam, jak taki pan palił papierosa i wrzucił do kosza i właśnie zaczęło się palić i ludzie w ogóle nie reagowali. Same złe rzeczy. Nie dość, że palił papierosy, a wiemy, że to szkodzi, prawda? To jeszcze wyrzucił. Też mamy mało tlenu. Gdy zanurzamy się pod wodą. A czy myślisz, Marysia, że to zanieczyszczone powietrze trafia też na przykład do ryb w wodzie? Trafia, bo na przykład widziałam w telewizji, jak na brzeg przypłynął wieloryb i zawieźli go do portu, przyjechali tacy specjalni lekarze, żeby zobaczyć, co z tym wielorybem się stało. I okazało się, że on zjadł bardzo dużo zanieczyszczonych ryb z różnymi chorobami. A dlaczego te ryby były zanieczyszczone, jak myślisz? Dlatego, że nie wiem, dlaczego ludzie tak robią, ale ludzie wyrzucają różne śmiecie właśnie do morza, plastikowe butelki, różne beczki ze smołą na przykład. Fuj. Spaliny ze statków. To wszystko ryby jedzą i może na ciało tej ryby się dostać i porobić jej jakieś zakażenia. Teraz Mateusz, jak to wpływa ten smog i to wszystko na rośliny i na zwierzęta? Jak myślisz? Wpływa to bardzo, ale to bardzo źle na rośliny, ponieważ gleba jest zanieczyszczona przez ludzi. I też są zanieczyszczane morza przez na przykład beczki z tą właśnie smołą, jak powiedziała Marysia. I chciałam jeszcze dodać, że istnieje taki deszcz, nazywa się kwaśny deszcz, że słońce wchłania różne zanieczyszczenia, takie w płynie, do chmur to trafia i właśnie pada kwaśny deszcz i jak napada na nasze rośliny, to one się robią właśnie takie zwiędłe i w ogóle wszystko. Bo taki kwaśny deszcz też truje. Bardzo truje. Nawet człowieka potrafi zatruć. A to wszystko tak naprawdę jest od człowieka. Tak, to sam sobie źle zrobił właśnie. Jak mama przynosi z ogrodu sałatę albo sałatę ze sklepu, to co z nią robi? To ją obiera z takich z liści i potem je myje. Będziemy mieli niedługo taką czytankę i tam będzie pokazana zarazka w przybliżeniu na jabłku i mówi ona tak: znowu nie umyłeś jabłuszka, zafunduje ci biegunkę i ból brzuszka. Ostatnio ciągle mówili w telewizji, że jak się je ryby, to je się bardzo dużo plastiku i różnych rzeczy, bo jest całe morze, jest w śmieciach. A kto z Was segreguje śmieci? Ja segreguję śmieci w domu. A później to, jak się wyrzuca wszystko do kosza, niby są podzielone kosze, ale nie wszyscy mieszkańcy tego to utrzymują. W telewizji mówili, że znaleziono wieloryba, który wymiotował i później on umarł, bo wymiotował workami foliowymi, a później się okazało, że w brzuchu miał jeszcze 80 worków foliowych. To pokazuje, że za dużo zużywamy reklamówek, woreczków foliowych. I jak też je palimy, to zanieczyszczamy powietrze, bo to jest plastik. Tak. A jeszcze nie można tego zakopywać, no bo to się rozkłada 500 lat. Na przykład szłam w lesie ścieżką i obok mnie na liściach było pełno śmieci, butelek plastikowych i różnych papierów. Nie powinniśmy śmiecić w lesie, bo tam są zwierzęta i jakaś sarna chce zobaczyć, czy w butelce coś jakieś i włoży tam twarz, to później nie będzie mogła jej wyjąć. Widziała pani kiedyś lisa w słoiku? Lisa w słoiku? Mhm. Nie. Miał głowę lis w słoiku i mówili właśnie w wiadomościach, że ktoś tam nawrzucał śmieci i lis się w słoik zaklinował. Ojejku. Musieli zbić szybkę, tak leciutko, żeby mu nic nie zrobić. Czasami tak jest, że jak wyrzucamy szklane butelki, to później jak jest wielkie słońce, to ta butelka może odbić światło i może się zapalić las. Jak jadłam loda w lesie, to wtedy zobaczyłam, jak jakiś pan wyrzucił się poza śmietnik i podniosłam to. I wyrzuciłaś do kosza. Tak. Świetnie. Dlaczego my szczególnie powinniśmy dbać o las, o to, co tam rośnie? Dlatego, że wszystko to, co my wydmuchujemy, znaczy
wydychamy. Wydychamy ten dwutlenek węgla, to one to wdychają i te rośliny wszystkie i one wydychają dla nas bardzo dobre powietrze. Drzewa dla nas produkują co? Tlen. Weź dofinansowanie i dołącz do walki ze smogiem. Zajrzyj na kampaniaczystepowietrze.pl. Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyste powietrze. Zdrowy wybór. Twój wybór.